Panie Jarku, niech się pan cofnie, bo ja mam wrażenie, że pan mnie zaatakuje. No, a to co, nie mogę? Panie Wiesławie, pan jest słynnym piłkarzem i niestety, czy pan... Byłem. Czy się panu to podoba, czy nie, wszyscy pana z tym piłkarstwem kojarzą. Niech mi pan powie, wszyscy opowiadają o bramkach, które się strzeliło, cudowne, fantastyczne, a czy wśród tych bramek, często dziennikarze się o to nie pytają, bywają po prostu zwykłe fuksy? No bywają. Czy się walnie przypadkowo i ona wpadnie? Czy pan miał takie bramki fuksy, które okrzyczano mianem bramek roku? Nie, ja miałem udane bramki przypadkowe. Mówię to, bo ty nikt nie pamięta już tych lat i telewizja dopiero raczkowała. Ale piłka na tym polega. Piłka jest nieprzewidzialna, że ktoś kopnie, odbije się od kogoś, od swojego, od przeciwnika i wpadnie do bramki. Odbije się od poprzeczki, odbije się od bramkarza i wpadnie do bramki. Dlatego jest taka piękna dyscyplina. No bramka Domarskiego mi się przypomina. Uważam zawsze, że to był taki fuk. Nie, Janek dzisiaj powtórzy. Zapraszam na mecz. Niech mi pan powie, panie Jurku, czy bramki fuksy. Często jest tak, komentatorzy, filmowi, tacy, owacy i tak dalej, mówią fenomenalna bramka. A w rzeczywistości to był po prostu fuks. Zeszła piła. Nie trafił pan. Czy takie rzeczy się zdarzają? Czy tak nie było z Domarskim? A to już Janka proszę zapytać. On zawsze tłumaczy, ale to on sam może lepiej powie. Zdarzają się takie rzeczy. Zdarzają się takie rzeczy, że człowiek chce zrobić co innego, inaczej wyjdzie i mówią, oj jaka piękna akcja, prawda? No, a czasami inny pomysł jest, inny pomysł na zagranie. Zdarzają się błędy obrońcom, bramkarzom, to samo, słynna bramka, słynna, no niedawno jeszcze Borut, co się machnął, no ale to mówię, to i od boiska zależy, nerwy. Panie Janku, ja do końca życia nie zapomnę tej bramki, bo jak dowiedziałem się, że pan, oczywiście na Wembley, tą, którą pan strzeli. Ale pan się dowiedział, nie widział. No to mi się... Widziałem, aha, i pamiętam, no, no, mogę tak ją rozrysować. No i co pan chciał wiedzieć? Chcę, żeby pan się przyznał, czy to był strzał, który pan wymyślił, czy on trochę wyszedł nie do końca tak? I powinien pan wiedzieć, jak się oddaje strzał, jakie się ma zamiary. No ja wiem, że pan chce strzelić bramkę, no. No. No i pan strzela pan w bramkę, ale nie? Ale zgodzi się pan, że są czasami takie fuksy, nie? Że... A, fuksy są, no. I ten fuks do dzisiaj 40 lat, ponad 40 lat o nim wspominamy. Także, wie pan, no, dzieło przypadków było, bo Shilton ten sam mógł go bronić, ale że puścił, no to jest inna rzecz. Ja panu coś powiem, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dla mnie, ja uważam, że pana bramka zmieniła w Polsce wszystko. To jest ta bramka kluczowa, która zmieniła Polaków i oni dostali szału na punkcie piłki nożnej. Nie, może nie zmieniła, tylko po prostu od tej bramki zaczęły się sukcesy polskiej piłki i dlatego tak tą bramkę pamiętamy, bo gdyby to było inaczej, no to tak każda inna bramka. A ta bramka, która dała nam awans na Mistrzostwa Świata i po prostu zaczęły się sukcesy na arenie światowej.